Dzisiejszy odcinek zaczynam od wypowiedzi posła PSL, pana Dariusza Klimczaka, która prawie doprowadziła redaktor Beatę Lubecką do łez. Wiemy, że w polityce nikt idealny nie jest oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza. Proszę się nie śmiać. Nie, no nie mogę, naprawdę, no to już taka laura, że już większej nie można sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że nas słucha. Nie, to chyba nie poprowadzę do końca. Teraz tylko czekać, kiedy zapowiadając swojego prezesa, pan Dariusz Klimczak powie coś takiego. Chodź tygrysie, seda jest twoja. Powiem wam, że wolę, żeby pan Dariusz opowiadał takie głupoty, niż mówił to, co posłowie Koalicji Obywatelskiej. Nasze propozycje, zarówno babciowe, jak i kredyt 0%, nie są proinflacyjne, są prorozwojowe. Leszek to Balcerowicz inwestycje. Ma inne zdanie na ten ja temat. Ja wiem, że Leszek Balcerowicz ma inne zdanie. Chętnie na ten temat to nie jest dla pana autorytet ekonomiczny? To był autorytet ekonomiczny, dzisiaj, dzisiaj nie jest. Dzisiaj jesteśmy w sporze. Dlatego, że krytykuję Platformę? Dzisiaj jesteśmy w sporze. Po pierwsze, to są programy proinflacyjne, a po drugie, ciekawe, że ktoś autorytetem jest do tego momentu, kiedy się z nami zgadza. Chociaż w polityce to chyba nie jest nic dziwnego. Zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Teraz ten zakaz po pierwsze jest średnio skuteczny, dlatego że te zboże nadal płynie przez Litwę, Łotwę, Słowacja. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu była otwarta, ale teraz słyszę, że także podobnie postępuje. Pytanie dnia. W jaki sposób zboże z Ukrainy wpływa przez Litwę i Łotwę do Polski? A pani robi zakupy, cyk. Czy mąż robi zakupy? Obydwoje robimy zakupy. No i co? Bolą? Rachunki? Robimy zakupy poza siecią w lokalnym sklepie, gdzie te ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy też wdzięczni lokalnemu dostawcy. To jakieś wyjątkowe miejsce, proszę powiedzieć, to jest. Wszędzie ceny poszły w górę o 30-40% nawet, mówię o żywności. Robimy też oczywiście zapasy, jak każde gospodarstwo domowe. Dziennikarze znaleźli ten sklep i okazało się, że jednak ceny wzrosły. To chyba nie jest nic dziwnego. Ceny prądu i gazu wzrosły, podobnie koszty utrzymania pracownika, a inflacja jest na naprawdę wysokim poziomie. Jak skomentowali to inni politycy Zjednoczonej Prawicy? Panie minister, co powinna w takim razie z taką wypowiedzią zrobić? Nie wiem, sprawdzić ceny jeszcze raz, powiedzieć, że się pomyliła, jak pan uważa? No to już trzeba z panią minister rozmawiać. No ceny niestety troszeczkę wzrosły, ale to wynika troszeczkę? Z inflacji. Troszeczkę, tak, panie tak. ministrze? No, różnie. No, zależy jakie produkty, o czym mówimy. Troszeczkę wzrosły. Poseł Marek Suski twierdzi nawet, że wyborców ta drożyzna aż tak bardzo nie interesuje. No i nie ma się co dziwić, bo przecież wyborcy PiS wiedzą, że wysoka inflacja to nie jest wina rządu. Inflacja nie jest waszym problemem, tak zupełnie poważnie. Przed wyborami ludzie nie pytają na spotkaniach o drożyznę. W zasadzie bardzo niewiele. To o co pytają? Pytają o niepodległość. Pytają. O niepodległość pytają, tak. A nie o drożyznę. O drożyznę raczej mniej. Oczywiście to jest dokuczliwe, ale ludzie rozumieją, że to jest wynik COVID-u, wynik wojny, że to jest tak naprawdę Putin, inflacja. W programie Rozmowa Piaseckiego wydarzyło się coś, czego naprawdę bardzo dawno nie widziałem. Redaktor Konrad Piasecki zadał posłowi Dariuszowi Rosatiemu z pozoru całkiem proste pytanie. Bank centralny, pilnujący tego, co ma zapisane w Konstytucji, zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny, wprowadzenie tej żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki w ciągu 2 lat. Polska będzie w gronie 5-6 państw w Europie o najniższej inflacji. Da się takie zapowiedzi traktować serio? Nie. Nie, zresztą jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, prawda? Prezes Glapiński składa rozmaite deklaracje, ale głównie opowiada, to jest gawędziarz taki. Tylko, że to jest deklaracja Donalda Tuska. Ale o czym mówimy? No Donald Tusk mówi o tym, jaki on ma przepis na ograniczenie inflacji. Żeby co? A to przepraszam, to ja nie zrozumiałem, co pan powiedział. Ja myślałem, że pan cytuje dokument NBP. Nie, cytowałem Donalda Tuska. Kiedyś dosyć często na antenie RMF FM redaktor Zaborski czy Mazurek tym sposobem wprowadzali polityków w maliny. Szkoda, że dziennikarze tak rzadko wykorzystują ten chwyt, żeby zweryfikować poglądy danego polityka. Praca europosłów nie polega na poprawianiu sytuacji w Polsce, tylko na tym, żeby ludziom w Unii Europejskiej żyło się lepiej, bezpieczniej. Na pewno te wszystkie działania, które są związane z migracjami, ja jestem z nich dumna, bo uważam, że na przykład fakt, że nie będą finansowane mury z pieniędzy Unii Europejskiej,
z pieniędzy komisji. To jest sukces. Zawsze myślałem, że głosujemy w Polsce na posłów do Parlamentu Europejskiego właśnie po to, żeby stali na straży suwerenności naszego kraju, głosowali przeciw ustawom, dyrektywom, które są szkodliwe dla Polek i Polaków i żeby działali tak, żeby to nam żyło się lepiej w Europie, a nie jakimś Niemcom czy innym Francuzom. Kiedy Konfederacja przestała być marginalnym ugrupowaniem hejterów i krzykaczy? Konfederacja, do której ja wstąpiłem, takim ugrupowaniem nie była. Bo to są pana słowa, z graffiti zresztą sprzed ładnych paru już lat, ale to prawda, ale prawdziwe. To wtedy nie było jeszcze Konfederacji składającej się z Nowej Nadziei, na której czele stoi dr Mentzen, z ugrupowań takich jak Ruch Narodowy czy Korona. To były zupełnie jakby inne czasy. Pan Tyszka plecie tutaj farmazony. Oprócz trzech posłów, którzy w zeszłym roku opuścili Konfederację, są tam w tej chwili praktycznie ci sami ludzie. Czy czasy się zmieniły? Wydaje mi się, że w czasie pandemii Konfederacja w oczach wyborców wychodziła bardziej na plus niż w czasach obecnych. Gdyby nie nasze rządy, PiS nie miałby na 500+, tak czy nie? Tak. Jak to? Przecież przed wprowadzeniem 500+, Donald Tusk i minister finansów w jego rządzie twierdzili, że na ten program pieniędzy po prostu nie ma. Na te obietnice, które PiS złożył, pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie do końca tej kadencji. Według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. Ja bym najchętniej dał nie na drugie 500, tylko od pierwszego po 1000 miesięcznie. Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Poseł Lewicy Maciej Gdula opublikował na swoim Twitterze następującą wiadomość. Minister Jabłoński pisze, że Polska była ofiarą zagłady. To wygodna półprawda. Jednak ofiarami zagłady byli Żydzi z całej Europy. W sumie 6 milionów, w tym polscy Żydzi. Można powiedzieć, że Polska była ofiarą tylko metaforycznie, na przykład w tym sensie, że straciła swoją wieloetniczność. Odpowiem tweetami internautów. Straciliśmy 1/3 naszych budynków, 1/3 ludności, prawie całe PKB. Kraj został wyniszczony, podnosiliśmy się ze zgliszczy. Oczywiście, że byliśmy ofiarą tej wojny i kwestionowanie tego jest niezgodne z historią. Maćku, mogę ci pożyczyć kilka pozycji zajmujących się tym problemem. Czy pan przeczytał to, co wrzucił? To w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski nie ginęli polscy obywatele? To jest wręcz skandaliczna wypowiedź, nie mieści się w głowie. Była ofiarą metaforycznie. Kraj, którego stolicę zrównano z ziemią. W czasie II wojny światowej z rąk Niemców i Sowietów zginęło 6 milionów obywateli Polski, w tym 3 miliony Żydów. Poseł Maciej Gdula. Polska była ofiarą tylko metaforycznie. Podajcie dalej. Warto by jak najwięcej ludzi poznało pana posła i mogło sobie wyrobić zdanie na jego temat. Na koniec zostawiłem dla was wypowiedź posłanki Lewicy, pani Joanny Senyszyn, która żałuje, że europoseł PiS, pan Dominik Tarczyński, nie padł ofiarą akcji Hyacynt. Akcja Hyacynt przeciwko homoseksualistom to także PZPR. Także PZPR, a teraz dobrze, standardy. Ale teraz ja. Dobrze, dobrze, proszę, dajmy się odnieść pani. No ale pan się jakoś uchował. No ale taka jest prawda. Taka jest prawda. A pan się uchował z tej akcji. Ostro, co? Doktor Rydliński. Na tym dzisiaj zakończę i zachęcam was do merytorycznej dyskusji w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.